Konstanty Ildefons Gałczyński. Porfirion Osiełek. Sklep instrumentów muzycznych. Bogumił Różdżka. Haha, to tu. A właściciel śpi? Co? Co? Właściwie mój, panie Różdżka. Powinienem pana zadenuncjować za fałszowanie włoskich skrzypiec. Ale pana nie zadenuncjuję, bo jestem człowiek dobry. I mam na sumieniu... I to jowo. Przyszedłem do pana kupić trąbkę, którą nazywają helikonem. Trąbka, o której wspomniałem, jest mosiężna, ma głos wysoki i cenę niską. Co to nie jest śliczny, panie Łosiołek? Trąbka gra ani wysoko, ani nisko, a kosztuje słano. Helikon numer 4, 150 sesterci. Można dodać pachnące mydełko. Kocie myrmidon. Przynieś helikon numer 4 i mydełko pachnące olibanem. Helikon numer 4 i mydełko pachnące olibanem, miau. Widzi pan, mój myrmidon to kreatura bardzo powolna, głęboko myśląca. I dlatego może wrócić z helikonem za 5 minut, albo jutro. Kto go tam wie, dlaczego taki niemrawy? Ja bym panu sam tę trąbkę przyniósł, ale... Ja się tam boję wejść. Gdzie tam? A tam. Śmieszny pan jest człowiek. Neurastenik w dodatku. Patrz pan, wchodzi kot, przynosi coś w zębach. Co to jest? A helikon, jak pan widzi. A, helikon. Zaraz zapłacę, proszę i wychodzę. No to wychodź pan. Halo! Upuściła pani torebkę. Oto ona. Pozwoli pani, się przedstawię. Jestem Porfirion Osielek. Osielek? Falze Hilarion Gaff. Gaff. Fabrykant sztucznych nosów i noktambulik. Jestem Filomena, a pan jest impertynent. Ależ ja nie jestem impertynent, proszę pani. Jestem śliczny pan Osielek. Gdyby pani... Pan jest cynik. O pani, gdyby pani... Pan jest zbój. Pani, ja panią tak... Precz, bo zawołam policjanta. O, a ja padam na kolana przed panią. O, właśnie nadjeżdża. W imieniu jego królewskiej mości prawa itd. aresztuję was za miłość na ulicy. Ej tam, auto policyjne. Zabrać ich do więzienia! Do więzienia? Co za wstyd! Do więzienia, bez żadnego przewinienia! Oho! Jestem w więzieniu. Wlożę zielony melonik, wsadzę pod niego helikon i pójdę na salę tortur. Czy to ten? Czy to ten? Tak, to ten! Aresztowaliśmy go! A, to pan? Ja. Proszę, niech pan siada. O. Nie? Proszę, niech pan stoi. O. Zbadamy pana. Tak. Nazwisko? Porfirion Osiełek Falze Hilarion Gaff. Aha, Falze. Śliczne nazwisko. Ależ panie szefie... Proszę się nie tłumaczyć. Jestem sangwiniczny. Ależ panie szefie, ja się tak nazywam od urodzenia. Tym gorzej dla pana. Jesteś pan sfałszowany w lonie matki. O! Sekretarzu, co? Pisać. Piszę... Wyznanie. Wierzę w anioła imieniem Ezrafael. Znaki szczególne. Mam się rozebrać? Nie! Niech pan zdejmie melonik. Proszę. A, to co? To nic, panie dyrektorze, to helikon. Nieprawda, to jest maszyna piekielna. Pan jest anarchistą. O! Sekretarzu, zapisz. Anarchista z maszyną piekielną. Imieniem helikon. Ależ, panie szefie, jestem... Proszę się tłumaczyć! Dlaczego pan prawia miłość na ulicy? Och, panie szefie, ona była taka piękna. Tak. A czy pan wie, że w naszym państwie takie sceny są niedopuszczalne? Czy pan sobie zdaje sprawę, jak to zabójczo wpływa na dzieci, na dziewice i na młodzież w wieku szkolnym? O, panie szefie, moja miłość była niewinną i będzie niewinną. Prowadzić oskarżono! Czarizę, moja Filomena! Podły! Kochanka szefa!
niezaprzeczonej własności kochanka. O lotry, jak mogliście aresztować tę damę? Jak śmieliście owięzić moją Filomenę? Teraz się zacznie. Oj, choloto, monstrualny, bałwany! O moje cudo najdroższe! Bygolonie, policja! Precz od tej damy! Och, kabuli! Medranie! Ja wam! O. Jest pan zwolniony za kaucją. Ile? 500. Doskonale! Gram na helikonie i wychodzę uśmiechnięty. Rzucę fatalny helikon do studni. Uczmy się brzuchomóstwa. Życie jest miłe. Oto prospekt. Dziękuję. Życie jest mile. Uczmy się brzuchomóstwa. Astrolog Wulkan, plac Kuglarzy 7. Aha, spróbuję. Jestem śliczny pan Porfirion Osierek. Falze Hilarion Gaf. Pragnąłbym poświęcić się brzuchomóstwu. Panie Hieronimie Wulkanie, dyplomowany z astrologu, akuszerze i jutro chemiku. Aha, pan Osierek. Bardzo jestem rad. Czytaliśmy o panu. Tak. Bardzo się cieszę. Jakim sposobem czytał pan o mnie? Ach, panie, czytałem. Awantura z kochanką szefa policji. Grał pan na helikonie. Tak jest? Zaspany drań różdżka. O. I jeszcze tyle różnych rzeczy. To pan o wszystkim wie. No jak to, oczywiście wiem o wszystkim. Pan dużo czyta. Trzepoczę, panie, brewiami i rzęsami. Dużo czytam, ale czytam tylko Homera. Tylko Homera? Tak, panie Osierek. Ale widzi pan, to zawsze inna książka. Karty Homera o świcie są synowe. O zmierzchu niebieskie, a wieczorem wie pan jakie? Złote. Tak, panie Osierek. Proszę pana, ja właściwie mam do pana kilka spraw. Panie Wulkan, niech pan będzie szczery i odpowie mi na pytanie. Czy znajomość brzuchomówstwa może zapewnić spokojną starość? A rozumie pan, że na starość chciałoby się mieć domeczek, ogródeczek, pantofle i ciepły brzuszeczek wiernej małżonki? Panie Wulkan. Tak. Panie Osielkiewicz, przyznam się panu, że brzuchomówstwo to blaga. O. Ja to blaga. I Homer. Najlepiej fabrykować fałszywe monety. Tak? No, naturalnie. Mam cię, draniu. Panie Wulkan, to jest bandyta. On moją córkę zniewolił moralnie, splugawił, zbezcześcił, zdeprawował. Co się stało, droga pani Heksenczus? Jak to co? Pan wie, co zrobił pański klient? Ha, pan nie wie, a ja wiem. Mam tu zapisane na karteczce. Wszystko widziałam. Panie, takie słowo. Mogę panią zamagnetyzować magnetyzmem zwierzęcym. Precz, szarlatanie. Ten człowiek napisał na murze nieprzyzwoite słowo. Ha, ale jakie? Mam tu zapisane na karteczce. Moja córka czysta jak lilia. Panie, co to za dziewczę? Przeczytała to słowo i nauczyła się na pamięć. Panie Wulkan, ja tego łotra zamorduję. Takie słowo. Cóż pozostało teraz po córce mojej? Nic? Grudka popiołu? Tak, albowiem splonello dziewictwo. O, ja nieszczęśliwa. Jestem, bylem i będę, proszę pani, dżentelmenem. Ożenię się z pani córką, choćby była zazowada. Amen. Pan jest człowiekiem zasad, wiedziałam. Takie słowa mogą pisać tylko ludzie z zasadami. Panie, jestem wdową, a mąż mój był królewskim nadbornym wypychaczem ptaków. Ja mnie z Porfirion Osierek, Falze Hilarion Gaf, fabrykant sztucznych nosów i noktambulik. Panie Osierek, byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby pan zechciał jutro spożyć z nami skromny obiad. Czy pan lubi sztukamięs? Tak, lubię sztukamięs. Thank you.
Kto mi to włożył do kieszeni? Co to za kartka? Dziś o godzinie 5 wieczór czekam na pana, pani Osielek, na placu Kuglarzy w pobliżu Teatru Marionetek. Skąd? Rozumiem, to agent policji tajnej. Myślmy rozsądnie, mój Osielek. Mogą to być fałszywe sestercje, którymi zapłaciłeś kaucję w gabinecie szefa policji. A mogą i nie być. Jeżeli tak, to cię powieszą. Jeżeli nie, to cię nie powieszą i będziesz nadal śliczny i nieoceniony. To jednak nie przeszkadza ci zjeść sztuka mięs u milej wdowy Heksenschuss. W niczym ci nie przeszkadza. Przyszedł pan... Porfirion Osielek! Więc o czym to ja mówiłam, panie kapitanie? O chorobie swojego małżonka. Tak. Więc proszę ja moich panów, mój Chryzostom w ostatnich dniach swego życia ziemskiego miał stale ataki. Powiadam panom straszne. Soliter mu podchodził pod samo gardło. Pani spirytusem nie próbowała. Próbowałam, kapitanie, ale nie pomogło. A mój wujek miał dwa soliteria, ha? To blaga. Jak to blaga? Widziałem na własne oczy. To moi chłopcy, aniołki, powiadam panom. A propos, mój mąż zajmował się przed śmiercią malarstwem i namalował czerwonego szatana. Co pani mówi? Daję panu słowo. Chryzostom był zdolnym człowiekiem, a jaki łagodny. Nie chciałam pozwolić na sekcję, ale zrobili. To są podli ludzie. W żołądku znaleźli niestrawiony kotlet. O, biedny Chryzostom. Panie Osielek, jak się pan zachowuje? Wsadza pan palec w moje oczodoły. Najmocniej przepraszam pana. Myślałam, że to serweta. Więc proszę ja moich panów, bardzo, bardzo cierpiał mój Chryzostom. A jak łagodnie konał, ręce miał skrzyżowane na piersiach, biedaczy. Szkoda, że pani spirytus mnie tego... ten. Właśnie, kapitanie, to tak. Że go zgubił spirytus. Blaga. Jeszcze nikogo nie zgubił spirytus. Patrzcie, wchodzi agent policji Sof. Pan mnie nie poznaje, panie Falsse? Doskonale, że pan przyszedł do nas, panie Soft. Mamy świetną sztukę mięs, gęś właśnie dopieka się. I nadzieję zrobiłam znakomite. Panowie się nie znają? Mój przyszły zięć, pan Osielek, pan Teofil Soft, sekretarz policji. Bardzo mi przyjemnie. Bardzo mi przyjemnie. Że też piwcia tak się spaźnia. A, przepraszam, a kto to Pifcia? Ach, panie, to moja córka Epifania. Pifcia? Pifcia, Epifania, anioł, nie córka. Jest właśnie teraz na odczycie. O kwiatach. Panie, ona tak kocha kwiaty. Kwiaty, ładna rzecz. Kwiaty to blaga. Gdybym nie była pańską starą znajomą, powiedziałabym panu impertynencję, panie Wulkan. Jak można? Kwiaty to wszystko. Pan kiedy hodował? Kwiaty? Ja jestem człowiekiem realnym. Panie Osiełek, czy panu podoba się ten obraz? Chryzostom zapłacił za niego 500 sestercji. Prawda, że taka pusta jak żywa? Pan lubi kiszoną? A ten drągal w czerwonym kapeluszu to niby ogrodnik. A główki kapusty? A, doskonale zielone. Śliczne, jak żywe. Ach, cóż mogło stać się z Pifcią? Pani słyszała, jak mego stryjka przyjechali autem. Mówię pani, chrzast prasi we wnętrzności na wierzch. Lager, koma lager. Panie kapitanie, jak pan może opowiadać takie rzeczy? Ja się znam na tym. Auto tak nigdy nie przejeżdża. To jest proces bardzo powolny. Najpierw spłaszcza się brzuch, a jelita dopiero po trzech dniach. Jelita... Czytałem w książkach. A proszę panów, raz przyjechało mojego wujka, właśnie tego, co cierpiał na dwa solitery. To proszę państwa, to... Panie Osielek, niech pan przestanie. Ach, co się mogło stać z naszą Pifcią? Pamiętam, w czasie manewrów poznałem jedną damę. Co za nóżki! Zupełnie córeczka, szanowny panie. Wyszła na ulicę, tu samochód. Namiazgiem, powiadam państwu. Namiazgiem. A u nas w policji to ręka noga. Och, umieram. Upadła. Och, leży. Przypuszczalnie. Należałoby protokół. Kona. Twierdzę, że to poród. Znam się na tym. Pan tak sądzi? To niby dziecko. Symptomy porodowe najwyraźniej. No to może wyjdziemy. Niech pan zaczeka.
Może się coś wyjaśni. A nie wiadomo. Ale nie mogę. Nie ma czasu, kapitanie. Ale to lub chamie, rozumiesz? Wola boska. Niby co się stało? Wdowa. Pani. Ci. Dobrze bije. Nie nadzwyczajnie. Gdzie leży? Tu. Zaraz dojdzie do siebie. Otwieram oko. Oprawiam suknię. Dałbym słowo, że wstaje. Prawdopodobnie. Przypala się! Zaczyna się trzęsienie ziemi. Patrzcie, Epifania w pokoju. Aha, to ja. Witam panów. Ja tak kocham kwiaty. Błagam cię, czyż jest bóstwem czy panną śmiertelną? Ziema Zeza? To jeszcze nic. To nawet mnie osobiście podnieca. Ale kto widział taką broszkę? Czerwony motyl. Trochę za duży. Po co jednak ta baba nosi gorset? A jeśli jest śmiertelną mieszkanką Padołu? Błogosławiony twój ojciec, twą matką pospolu, błogosławieni bracia. Błogosławiony twój ojciec, twą matką pospolu, błogosławieni bracia! Piwcia! Bob naszych kochanych gości, droga Piwciu. Oto śliczny pan... Porfirion Osiełek. Twój przyszły mąż. Ja tak kocham kwiaty. Kwiaty to ładna rzecz. Aha, kwiaty to blaga. Teraz chyba dadzą coś do żarcia. Czy pani zajmowała się już nekrofilią? Ja tak kocham kwiaty. A, kwiaty... Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, pani Tundal. Sztuka upada. Co? Sztuka to metafizyczne uniesienie. Upada. To co? To straszne. Proszę panią, my tu myślimy o sztukamięs, a pani nam tu... A pani by nie poszła do domu? Ja? Chce pan mnie narazić na samotność? Chcą państwa, bym sama w czterech ścianach zatruła się do reszty tym tragizmem. Jakim tragizmem? W ogóle, co to znaczy, że tej atmosfery nie ma, co była? Tej gleby, panowie, na której wyrastają kwiaty sztuki. Wszystko tylko radiofonizacja i podróżuj lotem. Albo frontem do wsi. A poezji, sztuki, ani. Sztuka mięs dobra, gdy gorąca. Proszę państwa do stołu. Idziemy do stołu. Pani Tundal, Osiełek to jest na pewno podejrzany człowiek. Czy znała pani kiedy fabrykanta sztucznych nosów? Nie znałam. Porfirionie! Słucham. Nie pan. Przynieście kanarka. Nasz lokaj ma na imię Porfirion. Niech się pan nie obawia. Zawsze z tym kanarkiem. Widzi pan, panie Osiełek? Ja bez śpiewu kanarka nie zjadłabym za nic w świecie obiadu. Że też nie mogą kupić lepszego i świeższego mięsa. Strasznie to mięso włazi w zęby. Haha, świetne mięso. Czcigodna pani Heksenschulz, mięso psychosomatyczne. Wyborne, prawda? Panie Osiełek, może sosu kaparowego własnej roboty doskonały. Dziękuję pani łagodnie, właśnie delektuję się chrzanowym. Pan kapitan zagarnął butelkę w prywatne posiadanie. Porfirionie! Słucham. Nie pan. Panie Osiełek, tylko lokaj. Sprzątnij ze stołu alkohol. Szczęście, że przyniosłem z sobą. Cześć! Człowiek jest tylko człowiekiem. Jest to mój własny aforyzm, zresztą najzupełniej moralny. Ja tak kocham kwiaty. Fenomenalna gąs. No to pod tego ptaszka. Wspaniale. Gąska rzeczywiście wyborna. Wyborna. No to cześć. Porfirionie. Słucham. Nie do pana, do lokaja. Porfirionie, kawa i likiery. Wspaniale. Ale my mieszać nie lubimy. Nie, no to lub, proszę państwa.
Panie Osielek, może likieru? O, z rozkoszą. Czy pan widział tego szatana, którego namalował mój Chryzostom? Nie, nie widziałem. Zaraz panu pokażę, śliczny, cały czerwony. Porfirionie! Słucham. Nie pan. Porfirionie, przynieście szatana. Kiedy został wyniesiony do piwnicy. To przynieście z piwnicy! Pani wybaczy, droga pani Heksenschus, ważne sprawy. Mam nadzieję, że za kilka dni zobaczymy się. Epifania będzie tęsknić. Ale przecież miałam panu pokazać szatana. Ach, to już innym razem. Do widzenia paniom. Do widzenia, panie Wulkan. Do widzenia. Do widzenia, najdroższe Epifanio. Piwciu! Zobaczymy się w drugim akcie, który za chwilę nastąpi. Właśnie już jest. Proszę państwa, akt drugi. Na wejście! Dzisiejsze przedstawienie Orfeusza w piekle odwołane. Przepraszam pana, panie Kateryniarzu, czy tu nie było nikogo? A pan kogo szuka? No właśnie, że nie wiem. O 16:30 powinien tu ktoś na mnie czekać. No, panie, a cóż ja panu poradzę? Niech się pan dowie pod karpiem. A gdzie to? A tam, o, niech pan spojrzy, gdzie buja się ta drewniana ryba. O, już zaczynają grać. Wszystkich wyrnąć, o co ja powiadam? Tak, to tak, tak, bracie Gwalbercie. No, wszystkich wyrnąć, co do jednego... Ale pan Kalmus, butelkę wina. Już się robi. Czy nie masz tytoniu, kolego? A pan kto? Morderca. Tytoniu? Nie mam. A to przepraszam. Przepraszam? Pan pozwoli. Jestem profesor Dante, rzeczywisty tajny radca. Jestem, jak wiadomo już, śliczny pan Osielek. Czy pan w sprawie tajemniczej kartki? Tak, proszę pana, w sprawie tajemniczej kartki... Pozwoli pan, że usiądę koło niego. Proszę łagodnie. Panie Kalmus, 5 butelek mezzocchiani. Tego po 8 sestercji butelka. Już się robi. Pozwoli pan, że nie będę tłumaczył, w jaki sposób wyżej wspomniana kartka znalazła się w jego brązowych spodniach. Oto winko smacznego. Jestem człowiekiem olbrzymiej erudycji. Znam astronomię. Autor Boskiej Komedii jest moim pierwszym kuzynem i właśnie w sprawie astronomii chciałbym się rozmówić z panem. Pan słyszał o Cassinim? Aha, słyszałem. Otóż Cassini odkrył światło tak zwane zodiakalne. Zresztą pan zna te rzeczy i nie będę się długo rozwodził. Po długim badaniu przyszedłem do wniosku, że światło to nadaje się do oświetlenia. Jednym słowem, chodzi o fabrykację lamp zodiakalnych. Lamp zodiakalnych? Panie Osielek, nad tą sprawą myślałem 7 lat i wypracowałem zupełnie dokładną instrukcję. Proszę. Przy pomocy specjalnego mechanizmu można koncentrować owe światło w odpowiednich zbiornikach. Ha, mnie się wydaje, panie profesorze, to będzie bardzo trudne. Och, panie, zupełnie łatwo. Lampy robi się z brązu, ponieważ światło Cassiniego jest niesłychanie gwałtowne i przy użyciu innego materiału mogłoby spowodować wybuch. Więc to jest niebezpieczne. Rzeczywiście, ale z innych powodów. Z tego wynalazku zwierzymy się panu, panie Osielek, bo wiem, że pan jest uczciwym i godnym zaufania. Fabrykacja lamp zodiakalnych jest naprawdę niebezpieczna. Widzi pan, policja jest na tropie. Takich lamp wyrabiać nie wolno. A wie pan dlaczego? Nie wiem dlaczego. Otóż to, jak pan uważa, światło zodiakalne zabije. Światło zodiakalne, panie Porfirion. Pan ma na imię Porfirion. Tak jest. Nieprawdaż?
To jest bardzo piękne światło i osobliwie dźwięczy, szczególnie wieczorem. Posłuchaj pan u mnie w laboratorium, tylko ostrożnie, dam panu maskę bezpieczeństwa, którą mam na twarzy, od taką jak ta. Panie Dante, czy by pan nie mógł mi wyjaśnić, dlaczego właściwie pan się w tej sprawie zwraca do mnie? Otóż to, panie Osierek, otóż to. Pan jest finansistą, a ja jestem ubogim wynalazcą. Na realizację mojego wynalazku potrzebne są ogromne fundusze. Setki tysięcy prawdziwych sestercji. A dlaczego pan mówi prawdziwych? Bo zdarzają się fałszerze monet. Ludzie straszni. Czy pan nie jest przypadkiem agentem policji, panie Dante? Ja? Skąd? Pogardzam policją. Są to ludzie nikczemni. Więc, panie Osiołek, gdyby pan miał czas, zaprowadziłbym pana do mojego laboratorium na ulicę Noktambulików 27. Co pan mówi? Sam jestem noktambulikiem. Na tej ulicy otruł się mój ojciec. Dlaczego? Z rozpaczy. Akurat w dniu moich urodzin. Anilinowym atramentem. Nieprzyjemna historia. Dlaczego właśnie anilinowym? Czy nie mógł innym środkiem? No mógł, ale widzisz, profesorze, mój ojciec był estetą i miał specjalne nabożeństwo do fioletowej barwy. Nosił tylko fioletowe krawaty i fioletowe półkoszulki. Matka podobno radziła atrament czerwony. Marki Murzyn, zabijający labędzia. Ale nic nie pomogło. Wypił butelkę fioletowego. Stary wariat. Więc, panie Osiołek, jeśli by pan zechciał do mnie, to proszę. Bardzo chętnie. Panie Kalbus, płacimy. O, pieniążki bardzo lubię. No to wychodzimy. Panie profesorze, czy jeszcze daleko? Ja zwykle chodziłem na ulicę Noktambulików przez dzieciobójców. Już niedaleko. Idziemy dobrze. O, mijamy właśnie studnię Neptuna. Mhm. Przystańmy, profesorze. O, dźwięczy. Mój helikon. Widzę go na dnie. Na powierzchni wody pływają upadle z niebios gwiazdy. Czy pan się modli? Nie, panie profesorze, ja tylko tak sobie. Czy daleko jeszcze? Już niedaleko. Musimy tylko minąć synagogę. Panie Dante, czy pan na pewno nie jest agentem policji? A, dziwne przypuszczenie. Powiedziałem już panu, że nie mam nic wspólnego z policją. No, no. O, widzi pan? Panie Porfirio, ten dom, nad którego bramą świeci latarnia z liczbą 27... Widzę. To jest właśnie mój dom. Ciemno. Nie ma pan zapałek? Nie mam, panie Dan. Też nie mam, ale nie o to chodzi. I więc, kochanie, pytam pana raz jeszcze, czy pan zgadza się fabrykować lampy zodiakalne mimo zakazu ze strony policji? Tak, panie. Wobec tego aresztują pana w imieniu prawa rzymskiego. Jestem sof. Ha, daję dęba. Stój! Stać! Stój! Postrzelam! Stój, postrzelam! Stój, postrzelam! Pobiegnę za nim! Biegnę! 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 Przyczynił się do zatopienia znakomitego policjanta, zostanie ścięty na rynku toporem kadowskim. Szkoda człowieka. A szkoda. Wszystko przez te studnie. A pewnie? Paczku mnie, dwaj policjanci na koniach. Nie widzieli, gdzie panowie zabójcy? Nie. Nie. Na
Szanowna publiczności, Królewski Teatr Dyrektora Anioła wystawia dzisiaj tragiczny wodewil pod tytułem Sofa sekretarza Sofa. Szanowna publiczności, sztuka, którą dziś pokażemy, obfituje we wstrząsające epizody. Moment, w którym sekretarz Soft wpada do studni, jest oddany z nieopisaną precyzją. Każdy będzie mógł sprawdzić namacalnie, że aktor nurza się po szyję w autentycznej wodzie. Ach, witam pana, pani Osielek. Czy jest piwcia? Jest. Właśnie leży w wannie. Ach, bebechy strzykają w sofie, na której siedzimy. Przez tę dziurę. Dlaczego pani kładzie rękę akurat w tym miejscu? Z przyzwyczajenia. Picia! Epifania! Czy tam nie można by wejść? Gdzie? Do łazienki. Jak pan śmie, panie Osiełek? Coś podobnego? No, niby jako narzeczony. Cóż pan myśli? Epifania nie może patrzeć na golą rękę mężczyzny? A pan takie rzeczy. Kiedy imaginacja pracuje. A pan takie rzeczy, panie Osiełek. Wstyd. Pan wybaczy? Muszę wydać dyspozycję w kuchni. Wrócę za mały kwadransik. Zakrywa wyszarpaną dziurę w sofie? Zajrzę. Co to? Surowy kotlet? O, dwa. Zaczynam się pocić. Kotlet czy nadpleśniałe bliźnięta? Tablo. O, jak mi serce bije. Ojej, słabo mi bliźnięta. Podobne do Epifanii, no tak, tak. O, na pewno. Mają przecież charakterystycznego zeza. Podbiegnę do dziurki od klucza. Zapchana papierem. Ale od czego wykałaczka? Wykałaczka. Brzemienna. Dziewica, anielska dziewica, Epifania heksem szóst jest lekko brzemienną. Opochłoń ziemio pana Osielka. Osielek, gdzie pan jest, panie Osielek? Czy nie można by przyspieszyć ślubu? Dlaczego panu tak spieszno, najdroższy zięciu? Bo jestem bohaterem, a teraz pójdę pić w towarzystwie morderców. Panie Galwus, ja morderca pierwszy. Jeszcze dwie buteleczki. Oto winko. Świetne winko. Ja morderca drugi. Kochałem kiedyś panienkę. Mówię do niej, a było to wieczorem i stałem pod jej oknem. Chodź do mnie. Będzie ci dobrze u mnie. Chodź. Chodź, goląbko moja przeczysta. A ona śmieje się i prawi. Przynieś mi księżyc. Obiecałem, że przyniosę. Noc była właśnie miesięczna. Wdrapuję się na drzewo, wyciągam rękę, a tu smyk. Poleciał ścierwo do góry. Idę pod okno i powiadam, goląbko moja najśliczniejsza, uciekł mi księżyc. Jakże go dostać? Chodź do mnie, dam ci łańcuch złoty i purpury fenicki. Pójdź. A ona wybuchła śmiechem głośnym, aż zadźwięczały zausznice srebrne i mówi, daj mi księżyc. Zrobiłem sieć wielką i chodziłem po nocy, aby go złapać. Pewnej nocy poszczęściło mi się. Zarzuciłem sieć, wpadł. Szarpał się jak ryba w oknach sieci. Mocny był. Ściągnąłem go oburącz i niosę. Otwórz okno, goląbko. Niosę ci księżyc. Otworzyła i zaczęła klaskać w dłonie z uciechy. Ale nagle szarpnął mi się lotr i wyskoczył. Idę pod okno i płaczę. Goląbko moja okrutna, nie sposób złapać księżyca. Mocny on i zwinny. Dam ci tkaniny złotej i adamaszku, i mory kosztownej, i manele lśniące jak twoje oczy. Pójdź. Odwróciła się tyłem, a potem narysowała malem różowym paluszkiem księżyc na szybie i znikła. Wyciąłem gałąź z jalowca i zrobiłem wędkę. Nocami siadywałem nad rzeką, czekając do wschodu księżyca. Gdy wzeszedł i utopił się w wodzie,
Zarzucałem wędkę z przyczepionym do haczyka promieniem jej włosów. Ale na próżno. Podpłynął i odpłynął. Nocy pewne ja było tak cicho, że słyszałem, jak ryby się pluszczą. Wyjąłem sztylet z zapasa i wyciąłem nim własne serce. Cieple było i drżało mi w dłoniach. Nadziałem je na haczyk i zarzuciłem. Podpłynął księżyc, przywarł i zaczął ssać. Widziałem, jako z żółtego stał się różowy, po brzegach splamiony krwią. Ostatkiem sił wyciągnąłem go na brzeg i przycisnąłem do serca. Świtało, kiedym się dowlókł pod jej okno. Wolałem na kolanach: Golombko, pójdź do mnie, niosę dar. Nikt nie odpowiadał. I głucho było na oku. I co się z nią stało? Co się stało? Uciekła z fałszywym zakonnikiem. Panie Kalbus, jeszcze dwie buteleczki. Proszę bardzo. A ja, panie Kalbus, dwie buteleczki. Już się robi. Pić, spać. Pić, spać. Czy pan nie jest agentem policyjnym? Tak, tak, ślub za tydzień, tak. Pić, spać, pić. A nie ma, bo to już rano. Trzeba się wynosić. To ile ja panu płacę, panie Kalbus? Nic. Dlaczego? Zapłacili mordercy. Ośliczny panie Osielek, mordercy dziś płacą za ludzi melancholijnych. Hildegardo, Hildegardo. O, hej. O, panno Hildegardo, to ja, Osielek. Nie poznałabym pana. Nie dziwię się. Przechodzę właśnie atak noktambulizmu. Niech pani otworzy. Pani Osielek. Czemu pan taki zamyślony? Żenię się, panno Hildegardo. Z kim? Z Epifanią Hexenschuss. I poprosiłbym panią o wodę. Proszę. Chciałbym wejść na wieżę lunatyków, panno Hildegardo. A po co, pani Osielek? Noktambulizm. Będziemy się wspinali po schodach długo, długo, aż do północy. Jesteśmy na wieży. O, jaki piękny widok na miasto. Noc, a księżyca nie ma. O, jak ładnie pali się dom czarnoksiężnika Indiavolaty. O, miasto dzieciobójców, astrologów i szarlatanów. O domie przetecznictwa Pelen. Pozdrawiam cię pozdrowieniem trzykrotnym. O, miasto kuglarzy, lunatyków i dziewczyn z pąsowymi wstążkami. Śpiewam cię pieśnią pochwalną. O miasto duszonych noworodków i dziewic brzemiennych. Przeklinam cię trzykrotnym przekleństwem. Sala!
Tak pięknego nie widziałam pana jeszcze. Jest prawie widno. Nad miastem tańczą płomyki ognia, podobne strzępom purpury królewskiej, którą wściekły tłum podrze na rynku. Proponuję panie, panno Hildegardo, partię szachów. Panie Osielek, przecież my nie mamy szachów. Nic nie szkodzi. Mamy szachy. Jesteśmy na wieży, pani jest królową, ja królem, a niebo... Porfirionie, włóczęga zawiesza księżyc. To jest księżyc odlany z polecenia pana burmistrza przez bardzo podległego rzeźbiarza, ale przecież coś musi w nocy wisieć po wypadku, którego bohaterem był morderca z Podkarpia. Znikam. Hildegardo. Porfirionie. Co to jest? Znalazłem się na placu kuglarzy w nocy. Leży jakiś włóczęga, płaszcz barwy atramentu, którym podpisuje się wyroki śmierci. Nogi wyciekają spod niego chude, marionetkowe, niepotrzebne. Lupina arbuza. Palce krótkie, nieinteligentne, pełne plam atramentowych. A co to za obrazki? Wystają mu z torby. Ha, 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 ha. Wszystko się zgadza. I Różdżka, i Filomena, i policja, i Soft, i Wulkan, i wdowa Heksenszus, i zezowata Epifania, i policja, i Soft, i Wulkan, i Wulkan, i wieża lunatyków, i Hildegarda. I teraz to. Panie, co to znaczy do ciężkiej cholery? Czemu szlochasz, melancholijna kreaturo? A już chciałem cię kopnąć. Jam jest autor. No cóż z tego, ja też mogę. Co rzekłeś? Wszo centaura? Na mój honor, jeszcze jedno słowo, a naszpikuję cię tą laską jak ze zawatego zająca. O, przebacz mi, przebacz, śliczny, bardzo śliczny panie Osielek. Ja pana tak kocham. No to i cóż? Ja pana miluję nad życie i nad miłość i nad śmierć i nad alkohol. Oho, ho, ho, ho. O, śliczny, bardzo śliczny panie Osielek. Splodziłem pana w noc bezsenną pod drzwiami knajpy, której właściciel miał serce niedobre i wyrzucił mnie jak psa. Jak psa, panie Osielek. Splodziłem pana sam z sobą. Czy pan to rozumie? O, jakiż ból musiałem uczuwać, gdy pan wychodził z moich biutr, pulchny i śpiewający. Ależ do ciężkiej cholery, cóż mnie to wszystko może obchodzić? Zresztą mój ojciec Jan Jakub Osielek splodził mnie z matką i otruł się natychmiast, jak wiadomo, fioletowym atramentem. To nieprawda. Niech pan w to nie wierzy. Ja panu to mówię. Pan jest moim synem niezaprzeczalnym. Jedynym, ostatnim. Śliczny, bardzo śliczny, panie Osiełku. O, niech pan mną nie pogardza. Ja pana tak kocham. Kocham. Jeśli pan chce, będę panu pokazywał sztuki magiczne. To bardzo śmieszne. Mysz pod cylindrem. A później nie ma. Co? Chce pan? Uderzę cię laską w ciemię. Panie Osielek, Porfirionku serdeczny, niech pan się na mnie nie gniewa. Niech pan będzie dobry dla mnie. O tak, o tak. Ja bym dla pana wszystko, jak kobieta. Ja żyję tylko dla pana. No, chce pan, będę pana psem. Kupimy obroże i będzie pan mnie prowadził na spacer do zielonego ogrodu. Będę służył i będę szczekał. O tak. Hau, hau,
Puść mnie pan do stu diabłów. Jestem zajęty noktambulizmem. Nie mam czasu na podobne historie. Zresztą wynajmij się pan do teatru. Każ sobie mordę ogolić. I przestań pan pić marne gatunki wódki. Weź pan te ręce. O, śliczny, śliczny, nadzwyczajnie śliczny panie Osielek. Niech pan mnie nie odpycha. Ja pana tak błagam. A może pan mną pogardza? Dlatego, że jestem autorem, a pan nie. No chce pan, to ja będę Osiełkiem, a pan autorem. Zgoda? Nauczę pana malować takie obrazki. Co? Oddaj! Nie. Dawaj! Kopię pańską pracę. Do błota! Do błota! Osielek odchodzi, wbijając laseczką. A nazajutrz o słowo straszne nad wyraz wypełniły się dni i pan Osielek zaślubił Epifanię ze Zowatą. Uczta weselna odbywa się w domu Heksenszusów. Panna młoda z blaszaną lilią za gorsetem trzęsie się ze wzruszenia silnie. Osielek siedzi obok dostojny, blady, milczący. Frak, spodnie czarne, cmentarne. Nie zdejmuje przy stole rękawiczek. Kapitan huzarów śmierci przyszedł urżnięty i złożył Epifanii w prezencie rewolwer. Obok pani Tundal, gdzie dawniej siadywał Soft, zostawiono wedle tradycji miejsce okultystycznie puste. Pani Heksenszus, niech pani każe sprzątnąć portret tego Softa. Dlaczego sprzątnąć? Ja szanuję każdego nieboszczyka. Mój Chryzostom... Nie wierzę w nieboszczyków. Panie Osiełek, może pan pozwoli amuretkę w cieście francuskim? Pozwolę, truciznę. O, wsypuję wielką dozę sody oczyszczanej do kieliszka Epifanii. Gin, podla! Ja tak kocham kwiaty. Całujesz je wdowy, Heksenszus, zupełnie jak surowa dzielęcina. Wpycham palec w szyję Epifanii. Pichcia, pichcia! Zupełnie jak surowy kotlet. Boże, Soft na portrecie najwyraźniej rusza ramionami. To blaga, cisnę w portret mandarynko i przewrócę go. Teraz na pewno coś się stanie. Nic się nie stało. Czy mógłbym panią prosić o korniszona? Dlaczego, panie Wulkan? Potrzebny mi jest korniszon koniecznie. Będę celować portret Softa. A ja panu mówię, że coś się stanie. Na pewno. Nic się nie stanie na pewno. Znam się na tym. Chodźmy już do sypialni, Porfirionie. Słucham. Nie ty, lokaju. Chodź, Porfirionie, Osiełku. Idę. Co ci jest w oczko, Porfirionie? Boli mnie. Muszę sobie założyć przepaskę. Jak to dobrze się składa. Została po ojcu jedna przepaska na oko. Czarna, na gumce. Ja tak kocham kwiaty. Pichcia, pichcia. Po. A rano... Pani Heksenszus, niech się pani uspokoi i zawiesi portret męża, który powinien być pamiątką święto, a nie narzędziem pracy. Nie zawieszę portretu, ja pana zabiję tym portretem. Dlaczego? Niech się pani zastanowi za co. Że mam brodawkę, ale jaką brodawkę? Przecież pani ją widziała. Tak, prawda, byłam szalona. Pani Osiełek, niech pan wybaczy, jestem kobietą samotną, nie znam świata. Wyskoczę z loża! O tak, nie znamy świata. Odejdźcie, mdle niewiasty, wszystko skończone. Na honor, Osielka nie wali się portretem. Przebacz, padam na kolana. Odejdźcie, albo ja to uczynię. Wybacz nam, panie. Kwiat. Jesteśmy kobiety samotne. Ja tak kocham kwiaty. Idę kuchennymi drzwiami. Ja tak kocham kwiaty. Na gwiazdy. Dochodzi do karpia. Tak, widzisz? O, już przeszedł karpia. Wymachuje laską. To ojca płaszcz. Trudno. Skręca w ulicę szarlatanów. O, jeszcze widać kapelusz. O,
Ja tak kocham kwiaty. Koło latarni. I odszedł w mrok Porfirion Osielek, False Hilarion Gaf. I rozpuścił się w ciemnościach jak malutki osielek z czekolady. Jak malutki osielek z czekolady. Jak malutki osielek z czekolady. Czekolady. Scena wspomnień. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według powieści Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Porfirion Osiełek, czyli Klub Świętokradców w adaptacji Jana Ciecierskiego i Zbigniewa Kopalki. Wystąpili jako Porfirion Osiełek Mieczysław Milecki, Włóczęga autor Jan Ciecierski oraz Janusz Ziejewski, Władysław Kaczmarski, Czesław Kalinowski, Czesław Roszkowski, Adam Mularczyk, Stanisław Iwański, Tadeusz Konrad, Antoni Różycki, Barbara Stępniakówna, Maria Żabczyńska, Halina Głuszkówna, Ludmiła Łączyńska, Landa Bartówna, Alina Bukowska, Maria Karpowicz, Lubomir Jabłoński, Krystyna Sznerówna, Marian Friedman, Edward Kowalczyk, Marian Łącz, Lech Madaliński, Czesław Mroczek, Franciszek Lubelski i Zenon Rek. Muzyka Zbigniewa Turskiego, realizacja akustyczna Jerzego Jerzewskiego, reżyseria Zbigniewa Kopalki. Premiera słuchowiska odbyła się w 1957 roku.